Kolejny cmentarz numer 27 jest pięknie położony na wzgórzu między domami miejscowości Bączal. Jest to cmentarz, który prawdopodobnie powstał w latach 1916-17. Tu jest piękna tablica łącznie z mapą, gdzie jesteśmy, bo nie jest łatwo tu trafić. Cmentarz, no, pięknie położony. Tutaj może się, o, dostać się, muszę dostać do bramki. O. Oczywiście cmentarz zbudowany jest po walkach pod Gorlicami, bo tutaj była ogromna bitwa w czasie pierwszej wojny. Zatrzymano dużą ofensywę rosyjską i w 1915 roku zginęło tu dziesiątki tysięcy żołnierzy obydwu armii, stąd też tutaj ilość tych cmentarzy jest ogromna. Przed chwilą byłem na cmentarzu w Sławęcinie, teraz cmentarz Bączal, miejscowość Bączal, 146 żołnierzy, 92 Rosjan i reszta to Niemcy, Austriacy. Tutaj na tym cmentarzu jest rzecz taka ciekawa, ponieważ o, znajdujemy się tutaj, idziemy sobie powoli. Rzecz ciekawa to jest oryginalna, zachowała się oryginalna kamienna ściana pomnikowa, zwieńczona, no, takim w zasadzie celtyckim krzyżem chyba, to zaraz go będzie widać. O, można tak powiedzieć, zwieńczona takim celtyckim krzyżem i taką kamienną ławą, która jest, wszystko jest oryginalne, odnowione. No i jest tu napis w języku niemieckim oczywiście, który mniej więcej mówi o tym, że w swoim czarze pokoju las łagodnie otacza nas, którzyśmy w boju polegli, tak jak w walce żyliśmy. A z ciekawostek na tym cmentarzu jest taka ciekawostka, że tutaj jest pochowany, znaczy może przepraszam, nie jest pochowany, ale są pochowani żołnierze z 56. Pułku Piechoty Austro-Węgier, z tak zwanego Wadowickiego Pułku, w którym podczas bitwy gorlickiej walczył sierżant Karol Wojtyła, ojciec Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II. To taka ciekawostka. Po tym, po prawej stronie jest taki wspólny krzyż w formie takiej austriackiej, oznaczający mogiły dwóch przeciwnych armii. To jest bardzo rzadka rzecz. I co jeszcze można powiedzieć? Ten krzyż celtycki jest podobny też do tak zwanego krzyża solarnego. To jest krzyż, który jest znany plemionom germańskim, plemionom celtyckim, słowiańskim. No i cóż, tak to mniej więcej wygląda. Pięknie położony, widać w sąsiedztwie domów. Ładnie to wszystko jest utrzymane. Widać, że ktoś tutaj od czasu do czasu bywa. Chociaż oczywiście, no, najważniejsza jest ta ściana. Ściana, która jest odnowiona na tyle, na ile się oczywiście dało. Jest oryginalna, nie jest jakaś tam zrekonstruowana. No i cóż. No i jadę dalej.